Siemano witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i jestem znowu na Palionowie. Jak widzicie, jestem na tej swojej wyspie, którą wam mówiłem. I uwaga, tak jak obiecałem, wybuduję tutaj bazę. I wybudowałem, ponieważ jest tutaj przede mną piękna taka baza. W takim klimacie, prawda, bym powiedział leśnym, w której, prawda, będziemy tutaj robić taką bazę obserwacyjną tego, co poczyna tam klon. Bo on tam od samego początku jakieś dziwne akcje wali. Ta wyspa wygląda strasznie i... na początku myślałem, że będzie spoko, ale on tam coraz więcej rzeczy ukrywa. Dogaduje się z Klocem, który jest Torem, coś tam dziwnego robi. To jest dla mnie strasznie podejrzane. Wydaje mi się, że ukrywają coś, co jest dosyć straszne. Tu, jak widać, mamy łóżko, no ale chyba teraz nie pójdziemy spać, bo klon jest na serwerze. Więc no niestety musimy tam pójść i się zmierzyć z tym, co tam będzie. Ja chciałbym sprawdzić bardzo tamto miejsce, ponieważ... to jest najbardziej podejrzane miejsce na całej tej jego wyspie. Jest pod wodą, jest pod ziemią. Od tej strony to widać, że tam ewidentnie jest jasno. I czuję... o, on tam w ogóle jest teraz. Widzicie go? Ja cię sunę, widzimy go akurat tam teraz, jak sobie biega. Ej, dobra, no to jest w ogóle już tym bardziej straszne, że my to widzimy. Chciałem tam popłynąć, dlatego też z tego powodu ogarnąłem sobie miksturę na oddychanie pod wodą. Jak widzicie, jest to bardzo głęboko, dlatego ja muszę to wypić, żeby spędzić tam jakiś czas pod tym, żebym mógł po prostu go podglądać. Tym bardziej, że on tam, jak widać, zresztą teraz jest i coś tam w ogóle tak jakby stał przy tych komputerach, więc zaraz musimy tam koniecznie pójść. Zanim jednak tam pójdziemy, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, 2000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek na kanał właśnie z tego, jak będzie. Będziemy z tym klonem tam, no, będziemy go śledzić i patrzeć, co on tam wyczynia, bo on tam, o, patrzy się w wodę teraz. No, to jest straszne, musimy tam jakoś się ukrywać coś tak, żeby nas w ogóle nie zobaczył. No i dodatkowo, słuchajcie, codziennie streamuję na Twitchu, więc zapraszam was bardzo serdecznie, link jest oczywiście w opisie. Tam gramy sobie w Minecrafta, będziemy grali też w inne gry, na przykład takie jak GTA i różnego rodzaju inne, może też League of Legends, więc może są tutaj jacyś fani tej gry. Nie wiem, jak tak, to zapraszam. Tam streamuję sobie tak, no w sumie od tych dwóch dni, jak streamuję, dzisiaj będzie trzeci, to jeszcze ani razu nie streamowałem krócej niż 3 godziny, więc myślę, że warto być, ponieważ to są dosyć długie streamy. Pierwszy stream trwał 6 godzin, więc już w ogóle mega długo. Więc zapraszam wszystkich, link jest w opisie, tam dzisiaj również będzie stream, więc jak to oglądacie, to już pewnie na pewno jest stream, jak to oglądacie. Dobra, lecimy tam do niego, podpłynę sobie łódką, no bo to za długo by trwało, jakbym płynął. I zobaczymy, co tam się takiego wyczynia. Zaparkuję tutaj gdzieś przy brzegu i tam sobie spłynę, on tam jest dalej, widzę go tam, że tam jest. No to jest podejrzane, co tam się dzieje, to jest podejrzane i czuję, że odkryjemy coś, czego byśmy nie chcieli odkryć bardzo. Dobra, szybko tu parkuję, jesteśmy tu, uwaga, pijemy tą miksturę i teraz będziemy mieli oddychania pod wodą. O, nabrałem sobie butelkę wody, dobra, 8 minut, jak to wygląda? Nie schodzą bąble? Nie schodzą bąble, można sobie ten, dobra, o kurczę, czekajcie, bo on to może zobaczyć, że tu jestem. Dobra, tu się chowamy, widzę go, jestem tuż obok, tutaj na dół se spłynę, o. Ej, my go słyszymy. Tak, panie. Słyszymy go. Tak. Wszystko jest gotowe. O kurde. Tak. Co to jest? Wszystko zostało przygotowane na twoje przybycie. My tego nie odkryliśmy ostatnio. Wszystko jest w porządku. Ukryty pokój jakiś. Dzień piąty. Tak jest. Jest przygotowana. Co on gada? Tak jest, panie. O co mu chodzi? On od jakiegoś gościa mówi. Panie się w ogóle do niego zwraca. Co jest grane? Halo, coś przerywa. Jakieś problemy z internetem chyba, z przepływem danych. Halo, panie. Coś jest nie tak. O nie. Mam podejrzenia, że ktoś nas obserwuje. O nie, to już w ogóle nie. Proszę, nie. O, czekajcie, dobra, popatrzcie tu, ale na szczęście się ukrywamy, dobrze? Sprawdzałem na serwerze, że jestem sam. Chyba, że się dobrze ukrywają. Tak. Tak, to jest, zostaje w tajemnicy, nikomu nic nie powiedziałem. Ale ostatnio... Szczypson się zaczął trochę bardziej interesować. Odkrył ten pokój, ale wcisnął mu ściemę, także spokojnie. Nie musisz się obawiać, panie. Pokój jest przygotowany, jest zabudowany, także myślę, że nikt go nie odkryje. Może mu chodzi o ten pokój tutaj? Tak jest. Pacjentka została przygotowana. Jaka pacjentka? Jest gotowa na twoje przybycie. Co? Dokładnie. Co on gada? Co? Jaka pacjentka? Kogo on więzi? 12 chyba. 12 razy. Nie, 13. Bo 13 dni. Tak jest. Tak, dobrze. W takim razie żegnaj, panie. Słyszymy się.
O masakra. Słuchajcie, dobra, on wychodzi stamtąd, wychodzi. Dobra, idzie gdzieś tam na górę. Musimy się dostać do tego pomieszczenia. Nie mogę tego rozwalić, bo nie będę miał szkła. Więc musimy normalnie tam wejść jakoś. Więc lecimy na górę. Mikstury mamy jeszcze 5 minut. No to chyba już raczej nie wykorzystamy, jak teraz wypłynę. Musimy jakoś go okiwać i dostać się tam na dół do tej jego twierdzy tak naprawdę, bo tam dzieją się na pewno jakieś rzeczy. Rzeczy straszne po prostu, dobra. Musimy go zlokalizować, gdzie on jest, bo to jest podejrzane. Dobra, zejdziemy. Dobra, schodzę tutaj tą jak to się nazywa, tą na dół. Mam nadzieję, że go tutaj nie ma za drzwiami, bo jak on tutaj jest, to mamy przekichane. Dobra, uwaga, otwieramy. 3, 2, 1. Dobra. Dobra, nie ma nikogo. Nie ma... On tam w kimę leci. Dobra, czekajcie. Przechodzimy tu na spokojnie. Dobra, śpi. Poszedł spać. Dobra, idziemy tu na dół. O, chrapie. Dobra, schodzimy na dół. Nie ma co, nie chcę tutaj dłużej przebywać. Dobra, otwieramy to, szybko schodzimy na dół. Szybko. I teraz tutaj jest jakieś przejście, Wydaje mi się, że to będzie tutaj, Tak, idealnie. Dobra, zamurowuję to. Dobra, jesteśmy tu na dole. Jest 13... O, on tych 13 dniach mówił, 13 książek. Dobra, po kolei. Bierzemy tu. Pani M porwana i umieszczona w schronionym skarbcu. Jaka pani M? O kogo chodzi? Ona jest dezorientowana, nic nie je. Co? Trzeci dzień. Pacjentka chce uciec, wie, że coś jest nie tak. O kurde, kogo oni więżą? Ona pyta o swoich przyjaciół? Dzień czwarty to był. Dzień piąty. Ona szarpie kraty i krzyczy. Co? Co jest grane? Pacjentka dostała leki uspokajające i przespała cały dzień. Czyli dzień szósty jest tak naprawdę dniem zapomnianym. Pacjentka uciekła z klatki, powinna być chyba, ale wróciła, bo nie znała wyjścia ze skarbca. Nie znalazła wyjścia ze skarbca. Dobra, kolejny, dzień ósmy. Ona stała się agresywna. Dobra, dzień dziewiąty. Pacjentka krzyczy i atakuje strażników. Jakich strażników? Dobra, czekajcie, dzień dziesiąty. Pacjentka mówi do strażników Szczypson i Dave? Co? O co chodzi? Czekajcie, dzień jedenasty. Pacjentka uspokaja się. Dobra. Pacjentka nie odzywa się. Dzień dwunasty, dzień trzynasty. Pacjentka zamilkła. O kurde. Pacjentka M. Nie wiem, o co chodzi, ale to wygląda totalnie strasznie. Jeżeli wiecie, o kogo może chodzić, to koniecznie napiszcie mi w komentarzu. Ale jest jakaś pacjentka M. 13 dni trwało od momentu, kiedy została porwana, do momentu, kiedy totalnie się uspokoiła i zamilkła. To jest podejrzanie. Podejrzane. Dobra, musimy stąd wyjść. Ten mój klon totalnie mu odwaliło. On w ogóle kontaktuje się z jakimś panem. W ogóle nie wiem, kto to jest. Musimy się też dowiedzieć, kto to jest tym panem. Tu pewnie była wideokonferencja. On pewnie się z nim widział w ten sposób. Co jest grane? Co się tutaj dzieje? To jest przecież nienormalne. Dobra, idziemy na górę. Mam nadzieję, że on jeszcze dalej sobie tam w kimę leci, bo nie chcielibyśmy go spotkać bardzo. Tu w tej książce nie ma nic zapisane. Siadamy tu. Nie ma nic. No, nie jesteśmy w stanie odczytać tych hieroglifów. To jest jakieś jego pismo. Dobra, czekajcie, wychodzimy. Nie ma co tutaj dłużej spędzać czasu. O kurde, zamknęły się tamte drzwi. O kurde, co jeżeli on wyszedł? Proszę, niech się okaże, że on tam jest dalej. Czekajcie, otworzymy te drzwi. Nie ma go tu. O kurde, nie ma go. Nie ma go w ogóle? Nie ma go, poszedł gdzieś. O kurcze, mamy przekichane. Przekichane mamy. Dobra, czekajcie, musimy stąd się jakoś wydostać. Otwórzmy to. Czekajcie, ja tak kontrolnie wejdę na tą wieżę całkowicie na górę. I zobaczę, gdzie on jest, bo... Może to być znacząca wiedza. Dobra, tu go nie ma. Zobaczmy, gdzie on jest tutaj na tym. Bo on wstał, no bo się dzień zrobił. No zresztą, kurde, logiczne. Czekajcie. Gdzie on jest? Nie widzę go totalnie. Gdzieś powinien być na wyspie chyba. Ale nie ma go. Nie ma go na wyspie. Masakra, dobra, czekajcie. Gdzieś poleciał chyba. Musimy wrócić na naszą bazę w tym momencie. On stąd ma taki widok na tą moją bazę. To też jest, kurczę, niebezpieczne. Dobra, idziemy na moją bazę. Już nie mam tutaj sił dłużej przebywać. Nie ma go tutaj chyba. O kurde, widział mnie?
Nie, dobra, coś tam robi w stajni, nie widział mnie. Dobra, uciekamy stąd, ja już nie chcę tutaj dłużej być. Prawie mógł mnie zobaczyć, był w stajni, więc to jest mega podejrzane. Lecimy z powrotem na tą naszą wyspę. Wiemy, co mieliśmy wiedzieć. Mój klon zdecydowanie kogoś więzi. Jakąś pacjentkę, na której przeprowadza jakieś eksperymenty, nie wiadomo o co chodzi. Ma dodatkowo kogoś wyżej, czyli to nie jest największy problem. Podejrzewam, że tym kimś wyżej może być właśnie Kloc. I jeżeli Kloc jest właśnie tą osobą, która tam więzi tą osobę jakąś, nie wiadomo kto to jest, to mamy totalnie przekichane. Słuchajcie, tyle w tym odcinku. Widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Zobaczymy, co się wydarzy i piszcie koniecznie w komentarzu, kto może być tą pacjentką. Jest to zdecydowanie jakaś dziewczyna, bo jest tam napisane ona, pacjentka, pacjentka M. Nie wiem, o kogo może chodzić. Trzymajcie się, widzimy się już jutro. Na razie, pa pa!